wpadnie do studia i podpowie, co w kulturze się dzieje. Wpadnie, a nawet już wpadła. Adamie, dziękujemy ci bardzo. Teraz pozwolimy naszym widzom zatęsknić troszkę za tobą i my się zajmiemy sprawami kultury. Alicja Wszędobylska krąży po Polsce, żeby przedstawić państwu najciekawsze wydarzenia. Nie przepuści. No i teraz nie żadnej premiery, drodzy państwo, nie przepuszcza. Gdzie byłaś wczoraj? Wczoraj, drodzy państwo, wszedł do kina film Prorok w reżyserii Michała Kondrata. Tutaj pokazujemy sobie już kolejne inspiracje dla Ali na kulturalne. Następne spotkanie. Na pewno zajrzysz na tę wystawę Beksińskiego. Oczywiście, że tak, ale to już przedstawię państwu. No już za kilka dni. Ale słuchaj, Ala, chciałabym, żebyś powiedziała o najbardziej popularnej, o ukochanej wytwórni filmowej wielu Polaków, zwłaszcza małych. Przenieś mianowicie tak. Reksio, Pomysłowy Dobromir. Pamiętają państwo może te bajki? Studio filmów rysunkowych, drodzy państwo, świętuje. Tak, śliczny fragment. Na spotkanie z państwem trochę... Bolek, Lolek i Tola. Tak, to była tak, Tola? Tak, Monika, Tola. A jaką ty bajkę najbardziej pamiętasz z dzieciństwa? Nasza ja już to Tola. Kiedyś mówiłam, ja uwielbiałam Reksia i zaglądać do jego budy. Tak, Reksio, a ja uwielbiałam Wyprawę Baltazara Gąbki. A Karamba. Nie? Chyba ta jeszcze. Tak? Chyba ta. Tak, tak, tak. Bartolini, Bartłomiej, Herbu, Zielona Pietruszka. Mamma mia. Wspaniale, że nam przypomniałaś, Alu, te bajki. Naprawdę, myślę, bardzo że proszę. Bardzo jest to też inspirujące dla współczesnych rodziców, żeby pokazać swoim dzieciom te bajki, bo były dobrze zrobione i naprawdę kształtowały mądrych ludzi, czego dowodem jesteśmy my tu siedzący, prawda? Prawda. Właśnie. Dziękuję. Ale dobrze bardzo. Powiedziałem, że Tola tak była? Tola była, no Tola. Lolek i Tola, oczywiście, dobrze. Że tak. Bo tak nie wiedziałem, czy Tola, tak. Czy Tola. Tola. Tola, Tola. No dobrze, to, a teraz nasza Monika. Teraz Monika, zamyśliła się. Zapraszam troszkę. Od razu do... Alicjo, zapraszamy cię kolejnym razem z kolejną garścią fantastycznych informacji kulturalnych. Odwiedzisz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, jak już ustaliliśmy. Do zobaczenia. Tymczasem prognoza pogody.